11 lipca oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozienice-Śmietanki w miejscowości Śmietanki. Jest to kontynuacja chodnika z lat poprzednich. Ten odcinek był szczególnie potrzebny, ponieważ łączy miejscowość Śmietanki z miejscowością Ruda, gdzie w najbliższym czasie będzie kontynuowany chodnik miejscowości Ruda. Łączący ten chodnik będzie wykonany przez gminę Kozienice. Inwestycja o długości 615 metrów. Łącznie z chodnikiem wykonaliśmy przeprofilowanie jednej połówki jezdni z tego powodu, aby prawidłowo odwodnić i chodnik, i jezdnię. Gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy mieli taki przypadek jak w Aleksandrówce, gdzie nie do końca była przemyślana sprawa i był wybudowany chodnik bez naruszania jezdni. Na dzisiejszy mam tam po prostu zalewiska wody i w przyszłości też trzeba będzie pomyśleć o przeprofilowaniu jezdni z tej miejscowości. Prace trwały niedługo, około 2 miesięcy. Chodnik był wykonany dosyć szybko, czekaliśmy tylko trochę na zwolnienie sprzętu, ponieważ masę układał podwykonawca. Koszt inwestycji wyniósł prawie 350 tysięcy złotych, a sfinansowany został ze środków powiatu kozienickiego i gminy Kozienice. Protokół odbioru podpisali Andrzej Jung, starosta kozienicki, Małgorzata Seroka, sołtys wsi Śmietanki, Sławomir Boryczka, inspektor nadzoru oraz Paweł Latała, współwłaściciel firmy Latała PNW, spółka cywilna roboty drogowe, wykonawca inwestycji. Komisję odbiorową tworzyli pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Jacek Śmietanka, przewodniczący komisji, oraz Teresa Majewska i Marian Chmielnicki, członkowie komisji.